Ja myślę, że nawet uprawianie tej samej dyscypliny, granie profesjonalne też w jakimś stopniu, nie wiem, buduje tą więź między rodzeństwem i tu nie ma mowy o jakiejś tam rywalizacji. My z Maćkiem w żadnym stopniu między sobą nigdy nie rywalizowaliśmy. Nigdy nie będziemy rywalizować. Dokładnie, a wydaje mi się, że taka więź przez tą siatkówkę też się między nami wytworzyła, bo przez to, że często się nie spotykamy, to raczej staramy się, nie wiem, przy spotkaniach spędzać fajnie ten czas i mieć jakieś tam swoje własne, nasze gdzieś tam jakieś rzeczy. No na pewno jestem dumny z tego, że mogę być bratem Asi i trzymam kciuki za cały zespół, nie tylko za Asię, bo wiadomo, jedna osoba w siatkówce nie gra, tylko jest to zespół, jeżeli i wszystkie muszą tam zawodniczki czy zawodnicy grać, żeby osiągnąć jakiś sukces. Ja nie ukrywam w ogóle, ja byłam najmłodszym zawsze, najmłodsza, więc też dużo dokuczałam mojemu rodzeństwu. Tak, tak, no i zawsze oczywiście uciekałam, że to oni mnie biją, a nie ja ich zaczepiam, tak, więc to była zawsze raczej ich wina, ale też takie zwierzanie się, czy w ogóle rozmawianie o jakichś poważniejszych sprawach, dopiero pamiętam, zaczęło się, jak ja poszłam do SMS-u. Też byłam sama, też to był taki szok, musiałam szybko dorosnąć i szybko, powiedzmy, się ogarnąć, być samodzielna, a nie ukrywam, no raczej chyba należałam, jakoś byłam najmniej ułożona z całego rodzeństwa, bo tak, Gosia z Maćkiem zawsze poukładani, grzeczni, dobrze się uczący i ja to byłam trochę takim diabłem w rodzinie i najpierw... Teraz mi się akurat mi się przypomniało, że zawsze jak coś się w domu działo złego, to mówiliśmy, o, jest Asia, albo o, Asia przyjechała, i, bo to zawsze coś musiało być. No ja myślę, że zdecydowanie dzięki bratu zaczęłam grać siatkówkę. Pamiętam, że często w trakcie jego meczów, jeszcze na takiej starej sali technikum mechanicznego, gdzieś tam między nawet setami po prostu odbijałam piłką o ścianę i wydaje mi się, że dzięki bratu, nawet często chyba wakacje, brat grał na dole, a ja na tarasie i tak sobie graliśmy w siatkówkę razem. Moim zdaniem też Asia od samego początku, od małego była tak zwanym żywym srebrem, czyli lubiła odbijać piłkę, czy to piłkę siatkową, czy piłkę nożną. Ja tam, wiadomo, tam na osiedlu ma się kolegów w wolnym czasie, czy tam graliśmy w siatkonogę, czy w koszykówkę. Zawsze Asia, dużo młodsza od nas, też przychodziła, też z nami grała. Na początku moi koledzy się z tego śmiali, że tak dobrze idzie, ale później to zaprocentowało. Później już nie było im do śmiechu, jak zaczęli pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz z siostrą w telewizji. Mówią, to chyba dzięki nam, wychowaliśmy, tak. Ja wyjechałam w wieku 15 lat, ale pamiętam, to było tak, że chyba dwa dni tylko płakałam za... i tęskniłam za domem. Później już, wiadomo, też mi to pomogło, że w SMS-ie wszystko było w jednym miejscu. Spałyśmy na jednym piętrze, klasy były na drugim piętrze, a sala była zaraz za jakąś tam przejściem takim. No i nie ukrywam, no, 3 lata w internacie, generalnie pod kluczem tak naprawdę, że też nie miałyśmy jakoś tam nie wiadomo ile czasu dla siebie i wszystko było generalnie kontrolowane, więc też można powiedzieć, że ten taki okres, gdzie nastolatkowie zaczynają, nie wiem, wychodzić na imprezy, cokolwiek, to też, nie wiem, spotykać się ze znajomymi i w ogóle też został pominięty, może i lepiej. Jeszcze jak zaczynałam, wchodziłam na te parkiety, jeszcze wtedy chyba Plus Liga Kobiet to się nazywało, no to zdecydowanie wolałam oglądać mecze męskie. Rzadko mi się zdarzało naprawdę, żebym oglądała jakieś ligowe. Tak, dopiero dokładnie. Teraz już z biegiem czasu też jest takie trochę bardziej profesjonalne podejście, więc jak tylko teraz no, telewizja pokazuje sporo tych meczów, więc staram się mimo wszystko, mimo takiego zaciekawienia,
tymi meczami. Oglądacie tylko pod względem ewentualnych moich przyszłych meczów. No ale jednak siatkówka męska jest jak najbardziej bardziej ciekawa, mocniejsza. Nie wiem, mocne ataki, fajne akcje, naprawdę szybka siatkówka. Wydaje mi się, że totalnie inna niż kobieca siatkówka, gdzie tak naprawdę tych wymian może nie jest za dużo, ale no naprawdę czasami nawet obrony chłopaków to są po prostu coś niemożliwego. Na przykład, nie wiem, ostatnio oglądałam chyba 50 razy nawet tą słynną akcję Napeta z Mistrzostw Europy, gdzie 3 razy wybronił takie piłki w jednej akcji, że coś niemożliwego, więc wydaje mi się, że takie rzeczy są naprawdę, nie wiem, zdecydowanie siatkówka męska jest dla mnie bardziej interesująca. Kilka razy udało nam się gdzieś tam na swoje mecze przychodzić, no i dla mnie to jest wiadomo, duże emocje i też wiadomo, zawsze trzymam za Maćka kciuki i no nie wiem, dla mnie jak gra, to i tak jest zawsze najlepszy na boisku i wydaje mi się, że to jest normalne, że się dopinguje i zawsze jestem najlepszym zawodnikiem na boisku, chyba to jest normalne. Zawsze zwalam na chłopaków, na kolegów z drużyny. Ja takich, czasami gdzieś tam jakąś prasówkę sobie zrobię, ale generalnie do poziomu komentarzy się nie zjeżdżam w swoim komputerze, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo było już chyba kilka zawodniczek, które się załamowały, więc ja myślę, że nie ma sensu sobie, tak jak powiedziałam, psuć nerwów i skupić się na sobie. Wydaje mi się, że nie wiem, jesteśmy chyba na tyle już profesjonalnymi zawodnikami, że wiemy, kiedy się zagra dobrze, kiedy zagra się źle, kiedy można nie być ze swojej gry zadowolony, więc wydaje mi się, że ocena trenera, klubu jest chyba, czy nawet swoja własna jest dla nas bardziej istotna niż czytanie komentarzy, gdzie dużo ludzi tak naprawdę siedzą i nie mają co robić, tak? I tak jak brat powiedział, jakaś zawiść, zazdrość, a wydaje mi się, że my powinniśmy się skupić na sobie. Mam nadzieję, że to będzie dobry sezon, bo nie ukrywam, wracam. Mam tego stresa, bo wracam za granicę, więc wiem, że teraz wszyscy będą, jestem, można powiedzieć, pod większym trochę ostrzałem, że będą zwracać uwagę, będzie więcej na pewno krytyki i w ogóle, ale wydaje mi się, że to też buduje i to jest gdzieś tam kolejny krok do budowania i też swojego charakteru, takiego zawodnika i też jako osobowości i przede wszystkim też wydaje mi się, że pod presją człowiek się najwięcej chyba uczy, i więc tak samo jako gdzieś tam poziomu sportowego.